pistola, o! Siemka, z tej strony Prosołt, a to jest kolejny odcinek z Valiant Hearts, The Great War. Jak wstępnie będziecie, skończyliśmy sobie rozdział drugi. Teraz zaczynamy właśnie rozdział trzeci pod tytułem Makowe Pola. Jest Anna. Anna. No i to samo można powiedzieć. Szynkę chcesz? Czekajcie, pójdę tak do końca. Boże, jakie to jest duże! I tu naprawdę na końcu tej drogi nic nie ma. Chcesz coś? Za wejście? Nie. Dobra, ogarnijmy tutaj. Co my tutaj mamy? Aha, dobra. Tutaj, żeby mu dać apteczkę jak coś. Ale chwila. O, jest znajdźka. Pustka jakaś. Dobra, wiecie co, nie wiem co tutaj wykombinować na ten czas, więc wyjdźmy stąd na razie. Mamy jeszcze jedną znajdźkę, więc jest dobrze. Okej, może ogólnie to zacznijmy od początku, tak jak mnie gra posadziła, a nie jakoś tak od środka. O, jest szynka w ogóle. Dobra. No to co, przenosimy się tutaj. Ej no wypad, ty typie, co ty sobie myślisz? Tam jest fajura. No i bez jeżdżenia nie mogę tu nic zrobić na razie. No ale dobra. Dobra, tam jest rura jakaś do wzięcia. Na pewno woda nie leci. Are you kidding me? Nie? To chciałem wziąć. Nieśmiertelnik. Ta gra jest posrana. Co ona sobie myśli? Thank you.
Dobra, wiecie co? Na początku to my w ogóle tam wejdźmy na górę. Może weźmy rzeczywiście tą rurę. Dobra. Może teraz pójdzie łatwiej. Teraz powinno być okej. Zrobiłem to? No. Niemcy podniosłem, ale idźmy dalej. O. Jakieś paszporty, nie paszporty. Czekajcie. Nie, Fajura nie jest znajdźką. Czyli no, dalej nie wiem, o co chodzi z tym typem, który tam jest. Chodzi o Fajurę? Na pewno? Chyba nie. Nie. Czekajcie, bo był jakiś typek na dachu przecież. Czyli muszę do tej wędzarni wrócić. I może ja mam mu właśnie to dać, co mam teraz. Nie wiem, co to jest w ogóle. A chyba o to będzie chodzić. O! Bardzo proszę, apteczka jest. Dobra, idziemy do tego typka. No, co ty robisz? Powiem, że już nie pamiętam, jak on się nazywał. Freddy? Nie wiem. Nie Freddy, to był tamten czornul. No. I mogę pewnie do tych typów teraz wrócić, co ten typek mi drogę blokował. Gdzie miałem iść? Wspomniałem, gdzie miałem iść, naprawdę. A, dobra, wiem. No, to będzie strasznie długi rozdział. Znaczy, rozdział.
Ta część będzie strasznie długa, bo to jest latanie cały czas. O! Mamy torbę. Czyli taką pierwszą znajdźkę. Dobra. Szyneczka jest, zapiaska. Mam. Zadowolony. Oj, to niby. Najbuga. De volgende dag schoof weer. Nie gadajcie, że ja coś minąłem. Było zamierzone. Właśnie taką minę, jaką miał przed chwilą, nie? Ogólnie to ominąłem ten dokument jeden, nie? Więc zaraz sprawdzimy. Czy rzeczywiście tak będzie? Tak. Ja zaraz wracam. Ok, jestem już z powrotem. Znajdźka jest tutaj. Nie było jej naprawdę widać, powiem wam. A tutaj klikałem właśnie wcześniej X i nic nie załapało. No to mówię, no dobra, chyba tu rzeczywiście nic nie ma. Ale... No, nieważne. Zaraz zawracam. Okej, jestem już z powrotem. Okej, nie ma zasilania. Skończymy sobie ten podrozdział, jak będziemy kończyć. No podłącz to ty. Tam jest szafka, ja tego nie zostawię.
szabla. No dobra, ale... się nie odpali tak o... Właśnie. A, dobra. Wiecie co, ja muszę tutaj tak wejść. I piesą musi mi to wziąć. Ale syf. No, brawo. Jest hajty tygiem. Teraz to w ogóle nawet nie doleciało. Dupa. No. O to chodzi. Weź to. Nie chce mi się podejść. A i tak pewnie pójdę. No. No poza tym właśnie po co ja tu poszedłem. Co, już jechać możemy? Idę. A pies jest zostawiony. Wyjebane. Czekajcie, ale czy mogę do tyłu? To też jest ważna sprawa. Nie mogę, super. Nie mogę sam sterować. Wracamy. O Jezu. I don't know. No. Już jest dobrze.
co wy klepiecie w ogóle? No okej, no wezmę to. No tu będzie problem. Jak ja mam to zrobić? Poważnie. To nie ma najmniejszego sensu. No powiedzmy, że to tak będzie. Zaliczy mi to? Okej. Mamy chyba to, co chcieliśmy. Byle jakieś monety to są. No nie głaskaj go. Kace pieska, ale bez przesady. Kiedy szukam znajdziek jeszcze. Okej. Nie wiem jak ja to zrobiłem, szczerze mówiąc. Może trzeba iść do przodu. Po prostu. Tyle. Co są monety jakieś? Dobra. XT. Ogólnie to ten pocisk, to nie wiem, czy by w ogóle doleciał. Okej. No ale spróbujmy jeszcze raz. No cóż. Mm-hmm.
Powiem wam, że jestem naprawdę ciekaw, o co tu chodzi. A, wystarczyło tak przejść po prostu chyba. Akurat kiedy musiał przeładować, żebyśmy mogli przejść, nie? Boże, we mnie strzelają. Srało was. No jakim cudem? No i od początku? Ile ja się tu natrudziłem? Posrani wy jesteście. A jak za chuje mnie zestrzelę, no? Tu łatwo poszło. No, nie wierzę w to po prostu. Naprawdę. Zaraz wracam. Okej, słuchajcie, jestem z powrotem i naprawdę się nie zdziwicie, co od... jak gra bardzo była tempa. Popatrzcie na działo. Jeśli macie pada od PS4 i właśnie nie możecie zrobić tej misji, to właśnie powód jest tego, że gracie na padzie od PS4 i na padzie od PS4 nie możecie brać działa w górę i w dół. Nie możecie, bo gra nie pozwala. Naprawdę. Czaicie? To jest naprawdę śmieszne. Cofnij się. Więc ogólnie te typki nie były naszym problemem, tylko gra miała problem. To już jest w ogóle śmieszne, że to nie wlatuje. No właśnie. Ja już podłączam pada. Albo nie. Do końca odcinka odcisnę tutaj. Bo jeszcze nie wiadomo, czy będę musiał znowu używać działa. Nikt tego nie wie, nie? Ups. Patrzcie, teraz też bym tego nie zrobił. Naprawdę nie załamała. Nie strasznie striggerowała. Ja chciałem już sobie nawet jeszcze dwa odcinki nagrać, żeby skończyć rozdział trzeci i na spokojnie sobie jakoś kiedyś podejść do czwartego. Ale nie. Nie. Gra mówi po prostu nie, nie graj we mnie, bo jestem wkurwiająca. Ja mam tak z większością gier. Dlatego rzadko czasami też już się pojawiają odcinki, naprawdę. Emil wrote to Anna, to let her know that her father was free and out of harm's way. Freddy and Emil's reunion, however, would be short-lived. May 14th, 1916, Freddy was sent to the Somme, while Emil's regiment was quartered near a small village at the top of a hill. The village was called Vauquois. Vauquois.
This is where the conflict had moved underground. Holed up in their trenches, the two camps dug tunnels and galleries. The underground war had begun. Dobra, na szczęście to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, bo mi by się zdecydowanie nie spodobał, jakbyście byli na moim miejscu. Tak więc na razie idźcie do zobaczenia w następnym odcinku w Wyonhearts The Great War.